I took a freight train to be my friend. Hold on. Zapraszamy do klubu Czarnego Krążka. To jest projekt przeznaczony dla wielbicieli płyty analogowej, płyty winylowej. I left home that morning. Pragniemy wskrzesić szum analogu, tak, i trzask płyty. Mamy tutaj wybór ponad 2000 płyt analogowych. Też w naszej bibliotece jest 3800 CD-ków, około 1000 czytaków dla ludzi niewidomych, ponad 300 audiobooków. Jak widać, panowie palą. Dlaczego? No bo ja palę. Od szkoły podstawowej palę już. Mniej, nie? Dwa albo trzy dziennie. Palisz? Nie. Dlaczego? Ponieważ uważam, że jest to złe, śmierdzi z buzi, żółte ręce i tak dalej. Są same negatywne strony tego. A co sądzisz o dziewczynach, które palą? Szczerze to mi się nie podobają. Nie lubię takich dziewczyn. Osobiście pani pali? Już nie. A jak pani rzuciła? Właściwie jakoś nigdy nie starałam się też wprowadzić w swój normalny tryb dnia, w sensie nie zaczynać dnia od papierosa i tak dalej, bo uważam, że chyba to jest najgorsze, wprowadzić sobie papierosa w rytm swojego dnia i myślę, że może dlatego jest łatwiej. A co sądzi pani o gimnazjalistach, którzy dla szpanu palą? Dla szpanu palą? No myślę, że to jest chyba jakaś taka potrzeba, żeby chyba poczuć się dobrze w grupie, w której się jest. Czy wie pani, jaki był wczoraj dzień? Tak, wiem. Światowy dzień rzucenia tytoniu.
A pani pali? Nie palę. Dlaczego? Powiem, że palenie papierosów jest niezdrowe, ale przyprowadziłam ze sobą swoją młodzież, żeby mu uświadomić właśnie, że palenie do niczego nie prowadzi dobrego. Namówić do tego, żeby rzucili, pokazać im te skutki takiego negatywnego palenia papierosów. Czy pani pali? Nie palę. Oczywiście jak każdy młody człowiek próbowałam kiedyś, ale nie wciągnęło mnie to na całe szczęście. Nie palę. A co sądzi pani o młodzieży, która pali? No to nie można takimi stereotypami mówić, prawda, bo młodzież czy pali, czy nie, to jest człowiekiem i pod tym kątem nie można oceniać, czy ludzi ktoś pali. Natomiast myślę, że czy dorosły, czy młodzież powinien się zastanowić, czy warto. Czy warto ze względów finansowych, tak jak tu napisaliśmy na tablicy, ze względów zdrowotnych, estetycznych i każdych innych. Dziękujemy.
Jeśli funkcją sztuki jest przybliżanie tego, co odległe, nieosiągalne albo trudne do wyobrażenia, to ta wystawa, która roztacza się za mną, temu właśnie służy. Inspiracją do jej stworzenia było 88 konstelacji. Konstelacji, które wypełniają niebo, a które są otworem czystej wyobraźni ludzkiej. Z chaosu gwiazd, które otaczają nas przez tysiące lat, wyłanialiśmy określone figury, kształty, które ja próbuję zmaterializować i przedstawić za pomocą 88 rzeźb. Dlatego też pierwotny tytuł tej wystawy brzmiał 88 projektów rzeźb dla zagubionych artystów. Tytuł, który uległ potem zmianie, transformacji ostatecznie, brzmi to, co następuje po 87 i co poprzedza 89. Obejmuje w nawias zamkniętą całość, z której nic nie można ująć i do której nic nie można dodać. Bardzo ważnym elementem, który towarzyszy ekspozycji, jest dźwięk skomponowany przez Aster Heilem. Współpracuję z nią nie po raz pierwszy. Aster Heil traktuje konstelacje gwiezdne jako partyturę, którą próbuje odśpiewać, a raczej zinterpretować, nadać temu, co nierzeczywiste, niematerialne, całkowicie nowy wymiar. Ustecka syrenka. Wszyscy turyści się nią zachwycają, a jakie jest jej zdanie? Co ona na ten temat myśli? Zapytajmy sami. Jest pani może oburzona tym, że dotykają panią często w miejsca, które nie powinni dotykać? No kwestia przyzwyczajenia, tak pani powiem. No ale jak pani by się jako kobieta czuła z tym, że macają panią po gołych piersiach cały dzień? Miejsca, które nie powinni dotykać? Po gołych piersiach cały dzień. Proszę. Będę miał szczęście. To jest pół szczęścia, a jeszcze drugi. Ile by pan dał jej lat? Jej? Jej 18. No może, bo już tak obrosła trochę w te piórka. No może mu 25. No i tak, te cycki ładnie stoją. Bardzo się cieszę z tej opinii. A po co tam rybę trzymasz? To jest taki znak rozpoznawczy. Coś tam muszę trzymać w ręce. Syrenka, bo jest błędna czasem, bo tam się coś zjeść. U nas są mrozy, a tu słoneczko się ciepło fajnie. To po co będzie ubrała się, nie? Wywiad prawie cię, jak Kamila Rożyło. Dziękujemy. Już? Okej. Okay. Ojcze, mnie ze syrenką. Pany. No. Nie, teraz. No, bo mi w ogóle całą twarz zasunie. Cały dzień w blasku flaszy. Zaraz po rytmie. Takie. Adios. Adios. Ahoj. Ahoj. Do tego nagraliśmy już, nie? Możemy już iść. Dobra, muszę jeszcze raz. Jeszcze raz.
found out how hard it is to really change. Even I can get comfy once you're settled in. I just wanted the lonely time to leave. No matter how fucked you get, it's always there when you come back down. Funny thing is, all I ever wanted, I already had. There's glimpses of heaven in every day. And the friends I have, the music I make, the love that I feel. I just had to start again. F-16 czołgi i to w boje.